Podoba mi się, jak to się wyświetla. Naprawdę. Trochę się pozmieniało od czasu, kiedy grałem ostatni raz. I się na 2-3 odjechał. Bo ja miałem, witam kolegę na Włoszczową, jak nie pisałem. Dzień, o. Nie wie nikt. Domysłów na ZTS by się fajnie było połączyć. Dalej jest aktualnie wyłączony z innym. Znów, no nie, kolejowy. To się teraz znowu, że do nas dołączył. Domysłów WS. No, w końcu coś się ruszyło i zaczęło dziać. Okej. Przyjąłem. Cztery, dwa, jeden, zero, siedem, trzy. Czemu to się... Okej. I zapisujemy. Fajnie, ta pomarańczowa rączka mi się tutaj podobała. Ukrywam, że... Naście, jedenaście, ekspres na zimnicę. Trzysta dwa, który miał przejechać też na zimnicę, ale niby jest niedostępny. Czy my jesteśmy zezwoleni na spawny? Wczoraj na Nigocie sobie siedziałem, tak żeby
zobaczyć. Ligota Grabowska się nazywa stacja. Wiecie, drodzy Państwo, żeby tutaj dojść trochę, żebyśmy dzisiaj mogli w spokoju posiedzieć jednak, a nie się stresować i irytować. Myślałem, że jednak jakieś małe pogawędki na czacie będą. A to nic z tego. Więc czekamy sobie ładnie na pociągi. Dobrze, więc wyjechał do nas pierwszy skład. 17:11 jako pierwszy. I 17 jedzie sobie na WA, czyli na wschód. Sobie sprawdzimy, czy na pewno wschód to jest WA. To jest WA. Halo. Jeszcze dobrze, że nie Morgin. Nie pozdrawiam. To rano, nie? Teraz nie jest. Abend, teraz jest. Rutyna Abend. Oni tu skrótami jadą. Zimnicy OP na pewno. Sześć, siedem na PO. PO, PO, TR, PO. PO, czyli prosto. I tam jest RK, Wielichowo RK. Czemu nie możemy tutaj? To ci ciekawostka, nie? Nie
Nie można nastawić przebiegu i dupa. Lada. No i czemu? Wielichowo na RK jest ładnie wszystko połączone. Co tu chodzi? Czemu mi się to PO nie łączyło? Co tu chodzi? Dziwne. Na tym też może. Siedemnaście przejechał przez wód na przy. Napisz. I 6-6-7-2-3 przejechał przez zachód. Ej, nie to chciał. No ale już chociaż wiemy, gdzie to jest. Tu jest ten przejazd. Czyli, aby prawidłowo podać, muszę tutaj wleźć i to przeklikać. To jest ciekawostka.
Po prostu, chociażby poinformowali. Witam serdecznie, panie Marcinie. Tak, powróciłem do tego jakże pięknego symulatora. Mam nadzieję, że moja kamerka nie zasłania czat, oczywiście. Muszę się przestawić. I tu nie, tu. Zamieniliśmy. No i dziękuję bardzo za subskrypcję, panie Marcinie. Jeszcze stary dzień subskrypcji. To były czasy. Jeszcze nie zmieniłem. Akurat na donaty są fajne piosenki poustawiane, ale tu jeszcze nie zmieniłem. Muszę się do to kiedyś zabrać. Ale jak to mówią, nie wszystko od razu. Nie odzwyczaiłem od robienia transmisji na żywo. Tym bardziej z TD2. Nie wszyscy widzą każdy mój błąd. Już powróciłem zresztą do Traindrivera wczoraj. Sobie testowałem. Ligotek grabowską. Żeby zobaczyć, jak to jeszcze się dyżuruje. Nie powiem, że nawet jakoś mi to szło. 19.049 odjechał. Przyjąłem. To nie jest stacja byci, tylko LCS byci. Dwie różne rzeczy. LCS wyłączy parę stacji w jedną całość i LCS obsługuje parę posterunków, dzięki czemu może być mniej nastawni i mniej dyżurnych. Ja tak widzę, że ten LCS to jest taki po prostu, żeby posiedzieć i za dużo się nie narobić, bo no przejedzie raz jeden pociąg, raz drugi, jednak na tej ligocie chociaż się coś działo, bo a to oblocik, a to coś, a to chociaż ludzie wchodzili, a tu, o, proszę bardzo. Pełne otwarte, 18 pociągów. Pan nie wiadomo, o co chodzi. Dzisiaj poniedziałeczek. A tym bardziej ludzi mniej. A Niemiec. Auf Wiedersehen, wiem, że oni się żegnali, ale nie za nic w świecie nie umiem tego napisać. Mam nadzieję, że na transmisji wszystko widać, jeśli chodzi o SCS-a i rozkłady. Mam nadzieję, że nie jest to za małe, bo jednak LCS byci jest na tyle duży, że jednak te ikonki są w miarę małe. A przy bitrate 10 000 kilobitów na sekundę czasami może to nie być do końca wyraźnie widoczne, tym bardziej, że jest to tylko jakoś Full HD. I tak wszystko jeździło, jeździło i został nam tylko jeden pociąg do Zielonej Góry, który się w dodatku u nas nie zatrzymuje. Tak,
Słuchajcie, to życie. Witamy na LCS Byki.